Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Wząż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050 na Nowej Zachodniej. I opowiem Wam dzisiaj trochę o tej stacji, jak wygląda budowa, przebudowa. W niektórych rejonach pojawiają się nowe perony, nowe bariery, ale zacznijmy od peronu 9, bo tutaj dużo się nie zmieniło od ostatniego filmu. Nie będę tego ukrywać. Tutaj faktycznie największą zmianą, jaka się pojawiła w ostatnim czasie, to jest to, że przejechałem się Budim Alexem. To jest większa nowina. Niedaleko tutaj nagrywałem live'a, na którym większość, w sensie bardzo dużo was tutaj było. 200 osób na żywo maksymalnie. Raz w miesiącu live'y z zachodniej będę się starać, żeby się pojawiały. I tutaj macie parę zdjęć, mniej więcej jak to wyglądało. Były piękne uroki, zachód słońca, nawet było ciepło chwilę po tym, jak przestał padać deszcz, więc to był początek tego długiego weekendu takiego słonecznego, więc cuda nie widy. Natomiast wracając do peronu 8, tutaj, tak jak właśnie powiedziałem, dużo się nie zmieniło. Na dole prac na razie nie widzę jakichś większych, chociaż przy przejściu podziemnym już trochę się tam pojawiło. A mianowicie przejście podziemne tutaj, które ciągnie się już do pozostałych peronów, tu się dużo zmieniło. Tu się faktycznie zmieniło. A mianowicie mamy już faktycznie wykop na poziomie minus 1 i łączy się on właśnie z przejściem podziemnym, które jest już wykopane i wybudowane do peronu 9. Na razie oczywiście to nie jest do użytku publicznego. Nie może sobie tak nikt jeszcze przejść. Co nie zmienia faktu, że faktycznie to się zaczęło już tutaj pojawiać. Z tego co tutaj widzę, to nawet tak jakby już zaczęła być oddzielana część tramwaju, tutaj na poziomie minus 2, z faktycznie tą częścią, gdzie będzie przejście podziemne, ale to jeszcze nie jestem w stanie wam tutaj powiedzieć, bo nie byłem na dole, więc nie jestem w stanie wam tego dokładnie powiedzieć. Co nie zmienia faktu, że faktycznie tutaj proces dosyć mocno poszło do przodu z tym wykopem. Właściwie wykopu już się prawie wcale nie widzę. Natomiast tutaj jeszcze trwają prace przy tworzeniu ostatecznie ścian. I ściany idą dalej. Natomiast zanim pójdziemy ze ścianami dalej, bo bez przesady, to mamy dalszą część przejścia podziemnego, gdzie będzie przystanek tramwajowy w kierunku Odolan. I tutaj zaczynają się nam powoli pojawiać fundamenty pod przyszłą halę dworcową, która wychodzi faktycznie tutaj do góry. Tak, powoli zaczyna nam tutaj wychodzić ten cały budynek do góry i on będzie nam tutaj wychodzić w najbliższym czasie cały czas to do góry, w jedną i w drugą i w trzecią i w czwartą. Na razie to są wyjścia ewakuacyjne z przystanku tramwajowego, jakieś schody ruchome czy też windy, wywieczniki i inne bariery. Ale już niedługo będziemy widzieć jeszcze więcej elementów. I przejdźmy sobie do głównej części hali dworcowej, od ulicy Tunelowej. Tutaj się dużo dzieje, tu się zawsze dużo dzieje. Jakby ilekroć bym tutaj nie przyleciał, to po prostu się zawsze coś tutaj dzieje. I o ile za chwilę przejdziemy bezpośrednio na peron 8, po którym was trochę oprowadzę bezpośrednio z peronu, to tutaj w tym miejscu dużo się wydarzyło. Po pierwsze, zaczyna być powoli ustawiany już poziom sufitu dla tramwajów, czyli poziom podłogi dla poziomu minus 1 dokładniej. On tutaj zaczyna już powoli powstawać, czyli niedługo będzie to w całości zalane, dzięki czemu będziemy mogli zaobserwować, że ta część, gdzie będzie w przyszłości rozjazdy tramwajowe, też przy okazji można zobaczyć, gdzie są już słupy się powoli pojawiają, natomiast ta część faktycznie, gdzie będą te już rozjazdy tramwajowe, zaczyna się oddzielać od tego wszystkiego i zaczynają nam tutaj powstawać już faktycznie dwa osobne obiekty. Teren na dole do tramwajów, do którego najprawdopodobniej przez długi okres czasu nie będziemy w ogóle zaglądać, bo po co, jeżeli tam nie będzie torowiska tramwajowego, a tramwaje cały czas nie wiedzą, kiedy będą miały na to pieniądze. No i czas oczywiście, a drugie, no to będziemy po prostu cały czas korzystać z przejścia podziemnego, które będzie na górze. Nie będziemy mieli tutaj też, z tego co pamiętam, żadnych świetlików, żeby popatrzeć sobie na tramwaje, jak jeżdżą na dole, trochę szkoda, ale będziemy mieli świetliki w innym miejscu, także spokojnie, będziemy mogli to jeszcze zobaczyć w zupełnie innym miejscu. I tutaj też tramwaj w kierunku Woli, konkretniej tutaj dojazdu, do ulicy Kasprzaka, powoli powstaje ten
ten wykop tutaj w tym miejscu najpóźniej rozpoczął się, ponieważ tutaj był zjazd na sam dół, ale z tego co widzę im całkiem szybko te prace poszły, więc sądzę, że niedługo już będziemy mogli tutaj faktycznie iść dalej. Co tu ciekawego jeszcze mamy? No jest wykończone oczywiście poszczególne tutaj elementy poszczególnych poziomów, poziomu 0 i również tutaj zaczynają pojawiać się w niektórych miejscach obiekty na poziomie plus 1. Nie chodzi mi o budynek wielofunkcyjny, bo on już właściwie z zewnątrz to wygląda tak, jak powinien wyglądać, przynajmniej na ten aktualny moment. A, no i jeszcze zaczęły się tutaj pojawiać już faktycznie klatki schodowe i nie będzie trzeba chodzić w niektórych miejscach już schodniami. To jest na duży plus, bo w niektórych miejscach faktycznie już są normalne klatki schodowe, bo tutaj w przyszłości będziemy mogli chodzić nawet jako pasażerowie, także to już takie są faktycznie na sam koniec. Schody ruchome oczywiście nie są jeszcze montowane, no ale wiemy, jak to mniej więcej wygląda. Dobrze, to już bez zbędnego gadania. Przejdźmy sobie bezpośrednio teraz na peron 8. No i tak, zaczynając od peronu 8, trzeba zwrócić uwagę na napis Warszawa Zachodnia. I to nie jest błąd. Od razu mówię, to nie jest błąd, że ten napis jest przekrzywiony. Wszystko jest zgodnie z planem. Ten napis faktycznie jest tutaj przekrzywiony. Warszawa Zachodnia, aby pociągi lepiej go widziały. Nie mnie to oceniać, jak to wygląda. Jestem ciekawy waszych opinii na temat tego, co sądzicie o takim przekrzywionym napisie Warszawa Zachodnia. On oczywiście znajduje się w niektórych stacjach faktycznie. Jest tak trochę przekrzywiony względem osi stacji. Jest tak pod kątem. Ale jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. Zapraszam was do sekcji komentarzy. Zobaczymy, co tam napiszecie ciekawego. Dalej idąc, możecie tutaj zaobserwować, iż faktycznie jeden tor od peronu 8 się kończy ślepo. Znaczy na końcu tego toru mamy słupek od sieci trakcyjnej i to faktycznie tak wygląda. Tutaj przynajmniej aktualnie układ torowy tak będzie wyglądać po zakończeniu przebudowy Warszawy Zachodniej, że jeden tor od peronu 8 będzie ślepy z jednej strony, z drugiej strony będzie posunowany wjazd i będzie też objazd dla całej lokomotywy, aby przejechała cały skład i od drugiej strony ruszyła w swoją niezwykłą podróż, na przykład do Zakopanego czy też do innych rejonów. Ale dobrze, wróćmy już z powrotem na peron 9. No i tak, w związku z tym właśnie, że jeden tor się kończy w tym rejonie i jest właśnie to miejsce do manewrowania lokomotywy, po prostu jest też skrócona jedna krawędź peronowa. Na samym końcu, od strony wschodniej tego peronu, możemy zaobserwować, iż tylko z jednej strony mamy faktycznie krawędź peronową, od drugiej strony dopiero się później zaczyna. I to wszystko tak jest zgodnie z planem. I będą tutaj oczywiście jakieś płotki, żeby tam nie wchodzić na pociągi. Nie wiem na razie, jakie linie będą kończyć tutaj faktycznie bieg. Inaczej to będą tylko i wyłącznie pociągi dalekobieżne, no ale kto wie, co tu faktycznie wyjdzie. Dalej idąc, jak już mamy właśnie ten peron, pod daszkiem tym małym ostatnio był tutaj wylewana kolejna warstwa już bezpośrednio pod miejscem, gdzie będzie powstawać płyta peronowa. Jakby dzień przed tym, jak chodziłem po tym miejscu, to było wylewane, więc miałem okazję to też obserwować. Nie nagrałem niestety, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że faktycznie tak było. Zresztą jak widzicie tutaj, ten materiał nie wygląda na dosyć stary i robiłem swoje pierwsze kroki po nim w teorii, można by tak nawet powiedzieć. No i tak, mamy tutaj też kładkę. Kładka się tak faktycznie w tym miejscu mniej więcej zaczyna, będziemy mogli nią spokojnie wejść na samą górę. I też kładka bardzo ładnie wygląda tutaj od samego dołu. I o ile już parę razy widziałem kładkę w tym miejscu od dołu, to cały czas podtrzymuję swoje opinię, że kładka tutaj od dołu, taka biała, bardzo ładnie mi się podoba, pomalowana. Chociaż oczywiście cały czas czekamy, aż słupy będą wykończone, ale na to dosyć długo jeszcze poczekamy, więc spokojnie, to jeszcze chwila. Też tutaj warto wspomnieć o tym, iż jak wjeżdżają pociągi właśnie nad przejście podziemne, to w tym rejonie pod torowiskiem jest układana taka mata wibroizolacyjna, dzięki czemu cały budynek nam się nie usuwa, nie zjeżdża jeszcze w dół i jest o wiele bezpieczniejszy. Warto o tym być, żebyście wiedzieli i tutaj mam nadzieję, że na jakimś jednym z ujęć czy zdjęć wam to jakoś mniej więcej pokazałem, jak to wygląda. Znajduje się to bezpośrednio właśnie pod torami. No i idąc dalej, jesteśmy już pod dużym dachem. Nie przecieka, wbrew pozorom i wbrew opiniom, jakie tutaj już czytałem parę w komentarzy, po prostu dach może i przeciekał, ale to dlatego, że jeszcze był w budowie. Wszystko co jest w budowie może nie działać jeszcze na 100%, no umówmy się szczerze. Co nie zmienia faktu, że dalej mnie miła rzecz spotkała. Znaczy wiedziałem mniej więcej, ale już zapomniałem o tym, że to tak będzie teraz wyglądać. A konkretnie chodzi mi o to, iż zaczyna tutaj powstawać już powoli świetlik. Na wszystkich peronach
wszystkich nowych peronach. Poza peronem 9 będzie znajdować się świetlik do przejścia podziemnego, z którego będziemy mogli patrzeć na dół na osoby, które chodzą, no i oczywiście też po nim chodzić. W peronach 6 i 7, które już zostały oddane do użytku, jest takie miejsce ogrodzone na środku tego peronu, dosyć duże, gdzie nie można wejść ani z góry, ani z dołu, nic nie widać. Jest to właśnie miejsce, gdzie w przyszłości będzie powstawać ten świetlik i to będzie się działo jeszcze za jakiś czas. Tutaj na peronie 8, ponieważ on jest oddawany trochę później i mają więcej czasu jeszcze na to, oni to już montowują aktualnie. Co prawda jeszcze szyb nie ma tutaj zamontowanych, jak widzicie, ale mam nadzieję, że następnym razem jak będę wam w stanie już to pokazać, jak to mniej więcej wygląda z tym świetlikiem. Też tutaj warto zwrócić, że ładnie wyglądają te słupy X, akompaniują się tutaj ładnie właśnie z tym świetlikiem. No i według mnie to wszystko całkiem ładnie tutaj wygląda. A, i jeszcze jedna rzecz tutaj na zdjęciach możecie zobaczyć tam właśnie miejsca, gdzie jest, będą schody ruchome na sam dół, czyli do przejścia podziemnego. Zaczynają się już w przejściu podziemnym pojawiać powoli ścianki oddzielające lokale usługowe i inne bariery. Także tam faktycznie też prace trwają, ale to będę musiał jeszcze zobaczyć w kolejnym miesiącu, bo tam mnie nie było niestety. Dobrze, idąc dalej tym peronem, mamy oczywiście ładnie tutaj poukładaną już właściwie płytę peronową. Tutaj nie mam co narzekać. Płyty tutaj zostały już poukładane. Nawet są tablice z informacjami o odjazdach pociągów. Nie wiem, czy tutaj będzie dużo odjeżdżać pociągów, co nie zmienia faktu, że aktualnie w tych tablicach nie spotkałem się jeszcze z żadnym rozkładem jazdu, więc nie powiem wam, jaki pociąg odjeżdża stąd najwcześniej. Poza jakimś Budimaxowym. No, one to cały czas odjeżdżają stąd. Co nie zmienia faktu, że bardzo przyjemnie się tutaj stoi pod tym wielkim dachem. I owszem, muszę przyznać, nie jest tu jakoś strasznie ciepło, no ale jak może być ciepło na otwartej przestrzeni? Tym bardziej nie na skończonej jeszcze w całości stacji, ale deszcz nie pada i co do wiatru jest o wiele mniejszy, jeżeli w ogóle jakikolwiek deszcz tutaj znaleźć. Owszem, nie byłem na w jakiś wieczniejszy dzień, co zmienia faktu, że jakoś tutaj wielkiego nie odczuwałem. Nie mamy też tutaj jest takiej specjalnej strefy wydzielonej właśnie od wiatru na tym peronie, ponieważ jest krótszy od pozostałych w tym rejonie. Co nie zmienia faktu, że i tak jest taka jedna strefa wydzielona z ławeczkami, gdzie w Todi można się trochę schronić od wiatru. Tory, które tutaj widzicie w niektórych miejscach, one są świeżo co poukładane, jeszcze nic przy nich nie było robionego, ponieważ ten peron będzie otwarty dopiero za miesiąc. Zaplanowane, żeby to otworzyć mniej więcej jakoś chyba w połowie marca, ale jeszcze zobaczycie i jeszcze w kolejnym materiale może coś wam więcej na ten temat powiem. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten i to cały peron 8. Mam nadzieję, że tutaj widzieliście na zdjęciach jeszcze co tu się dzieje. W niektórych miejscach jeszcze właśnie była układana płyta peronowa. W niektórych miejscach były dopiero co wylewane. Także to wszystko tutaj całkiem ładnie powstaje. Dobrze, przejdźmy sobie dalej, czyli do dachu, bo dach też tutaj się faktycznie pojawia. Na dachu dużo się nie zmieniło. Oczywiście jest teraz to bardziej wykończony. Mamy też ładny napis już faktycznie, ten sławny Warszawa Zachodnia, który w teorii nie jest po środku. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy powstanie w całości ten dach, no ale raczej na pewno nie będzie po środku, chociaż nie wygląda aż tak źle napis, jak jest światło, no co już trochę gorzej, bo on się nie podświetla po prostu. Latający spodek jest tam, gdzie był, zobaczymy, co z niego pozostanie po zakończeniu budowy. Możliwe, że to będzie jakaś restauracja, zobaczymy, co PKP z tym zrobi, czy to odsprzeda komuś. Co nie zmienia faktu, że po drugiej stronie dachu, bo przy dachu Tinian, co tu dużo mówić, bo on wygląda mniej więcej podobnie i zresztą cały czas możecie go zaobserwować nie tylko na moim kanale, też na różnych innych filmach na YouTubie. Każdy pokazuje, jak wygląda ten wielki dach, a dla mnie on już dużo się tutaj nie zmienił w stosunku do ostatniego miesiąca. Cały czas nie mamy płaskich paneli fotowoltaicznych, nie przezroczystych, które też będą miały się tutaj pojawić. Natomiast coś, co się dla mnie faktycznie zmieniło, to jest kładka. Na kładce zaczęły się pojawiać tutaj już faktycznie barierki na całej długości. Nie są to jeszcze ostateczne barierki, jednakże jest to już pierwsza konstrukcja ich, której się nie spodziewałem już tak szybko spotkać, no i ona też się faktycznie zaczęła pojawiać. Ponadto od strony Alei Zeimskich możecie zaobserwować, iż tutaj się faktycznie zaczęły pojawiać jakieś już elementy stalowe, metalowe. I nie wiem, co tam się będzie dziać, ale najprawdopodobniej niedługo się już dowiemy. Bo co prawda z tamtej strony plac budowy rozpocznie się o wiele później niż teraz. Co nie zmienia faktu,
że może już niedługo faktycznie tam coś będzie, jakiś hostel zachodni by się wyburzył, każdy by chciał, prawie pewnie każdy, na pewno dosyć duża część osób korzystających z komentarzy pod tymi filmami, bo to akurat widzę. Dobrze, no i na sam koniec jeszcze torowisko. Co do torowiska wschodniego, to macie tutaj krótki przylocik. Tutaj się dużo nie zmieniło, bo to już od dawien dawna właściwie jest gotowe, więc tylko te przyloty robię tak bardziej dla zasady, żebyście mogli zobaczyć i żebym ja mógł trochę się przelecieć w trybie sportowym, bo zawsze to jest jakaś przyjemność. A od drugiej strony tam się już więcej wydarzyło i tutaj teraz zaobserwować, że tam faktycznie obiekty i wiadukty kolejowe zaczynają być już rozbierane w niektórych rejonach, ale o całym torowisku zachodnim to jeszcze będzie specjalny film, nie wiem kiedy, tylko jak się ociepli, tyle wiem, bo tam trudno jest dotrzeć, to jest bardzo niedostępne miejsce niestety dla mnie, żeby tam podlatać dronem, co nie zmienia faktu, że tam faktycznie trwają też intensywne prace i to więcej mogliście zaobserwować na live'ie, bo tam faktycznie lataliśmy też w tym rejonie i do live'a macie teraz link w opisie, abyście i w karcie, abyście mogli dokładnie to zaobserwować. Także co tu dużo nie mówić, raz jeszcze bardzo dziękuję Budimaxowi za możliwość wejścia na peron 8 jeszcze przed otwarciem i podczas placu budowy. Mam nadzieję, że będzie możliwe jeszcze więcej takich wejść. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dzwoneczek, aby nie przegapić na przykład live'ów, które się pojawiają co jakiś czas z różnych inwestycji. Jest propozycja, aby kolejny live był z jakiejś inwestycji Metra czy innych takich inwestycji. Zobaczymy, bo live zapraszamy do Metra na Brudnie. Brzmi ciekawie, ale to może za miesiąc. I z dobrych nowin jeszcze na sam koniec Wam powiem, że właśnie kupiłem, skoro są walentynki, to coś musiałem kupić dronowi w końcu, czwartą baterię do drona, więc dzięki temu będę mógł latać już nie półtorej godziny, tylko z 2 godziny w powietrzu, a to dużo wydłuży i możliwość live'ów, i możliwość przerobową moich lotów dronem w ciągu dnia, więc w teorii i więcej filmów w ciągu tygodnia. Ale jeszcze potrzebuję wolnego czasu, żeby zmontować te filmy, a to już z tym trochę trudniej. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro powinno się dla Was pojawić. Zapraszamy do Metra na Brudnie albo na Kontrowicza, w zależności co będzie najbliższe. Do zobaczenia. Cześć!